godzina 18.30 za nami. Wszystkich naszych gości serdecznie, gorąco witamy. W szczególności witamy tych gości, których dzisiaj witać powinniśmy. Jest z nami gość specjalny, Kamil Grosicki. Przywitajmy go gorącymi brawami. Pomysłodawca Szczecińskiej Ligi Mistrzów na pierwszej edycji. Nie mógł być z nami, ale dotrzymał słowa. Jest dzisiaj z nami gospodarz Futbol Areny Bartosz Ława. I szybciuteńko w poszczególnych kategoriach wiekowych. Witam serdecznie, gorąco. Na koniec każdej kategorii wiekowej poproszę o gorący brawa. W kategorii 2007 witamy Futbol Areny, Akademię Mistrzów Futbolu, Futbol Akademię, Akademię Fairplay, Energetyk Gryfino, Żaki Dąbie, Pogoń Szczecin, Rocznik 2008, Futbol Evolution, Ija Goleniów, Błękitni Stargard, Gemelusy, Mierzyn i Stalo Szczecin. Witamy serdecznie, gorąco wszystkich gości z tej kategorii wiekowej. W roczniku 2008 serdecznie, gorąco witamy następujące kluby: Futbol Arena, pierwszy i drugi zespół, Akademia Mistrzów Futbolu, Akademia Fairplay, Futbol Faktory Przesław, Żaki Dąbie, Samson Zdroje, Pogoń Szczecin, drugi zespół 2008 rocznik, R Futbol Goleniów, Błękitni Stargard, Pogoń Szczecin, zespół trzeci rocznik 2008, Junior Police, to kategoria wiekowa 2008. Poprosimy o gorące brawa dla przedstawicieli, bo wiem, że są tu z nami. Trzecia kategoria wiekowa, rocznik 2009. Kolejnych 12 drużyn, które serdecznie, gorąco witamy. Futbol Arena, pierwszy zespół, Futbol Arena, drugi zespół, Akademia Mistrzów Futbolu, Futbol Akademii, Futbol Faktory Przesław, Unia Dolice, Samson Zdroje, Brazylian Soccer School Stargard, R Futbol Goleniów, Pogoń Szczecin, rocznik 2009, Brazylian Soccer School Szczecin, Junior Police, kategoria wiekowa, rocznik 2009. I kategoria wiekowa, rocznik 2010, Futbol Arena, zespół pierwszy, Futbol Arena, zespół drugi, Futbol Arena, Prawobrzeże, Pogoń Szczecin, Akademia Mistrzów Futbolu, Akademia Fairplay, Żaki Dąbie, R Futbol Goleniów, Junior Police i Futbol Akademii. To, proszę Państwa, 48 zespołów, które zgłosiły się do tegorocznej drugiej edycji Szczecińskiej Ligi Mistrzów. W tamtym roku mieliśmy 3 kategorie wiekowe, w tym roku już mamy 4. Można powiedzieć, że to kolejny duży sukces Futbol Areny, bo już w przeciągu 3 dni mieliśmy komplet drużyn. Są jeszcze drużyny rezerwowe, no ale niestety ci, którzy się pierwsi zgłosili, ci, którzy brali udział w pierwszej edycji, mieli oczywiście pierwszeństwo. Wszystkich serdecznie, gorąco witam. Również o przywitanie i rozpoczęcie poproszę naszego gościa Kamila Grosickiego. Kilka słów tytułem wstępu. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Jest mi miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj w losowaniu tego turnieju. Powiem szczerze, że moje marzenie do dzisiaj jest cały czas takie samo, zagrać w Lidze Mistrzów. Niestety na razie mogę tylko o tym marzyć, ale marzenia są po to, żeby je spełniać, więc ja o to walczę. Mam nadzieję, że wy będziecie dobrze się uczyć, dobrze grać w piłkę, to za parę lat będziecie mieć te same marzenia, albo może już je macie, co ja, żeby zagrać w tej dorosłej Lidze Mistrzów. Na pewno takim turniejem będziecie mogli się pokazać, w jakiej formie, jaki talent macie, i na pewno będę za was trzymał kciuki, żeby najlepsi zawodnicy trafiali do tych najlepszych klubów i kiedyś w przyszłości zagrali w tej Lidze Mistrzów. Jest to bardzo fajny turniej i tutaj dzięki Bartkowi i Tomkowi możecie w taki turniej grać. Na pewno jest to dla was, będzie to dla was duże przeżycie w tym turnieju zagrać, bo jak sama nazwa mówi, Liga Mistrzów to jest coś, więc życzę wam wszystkim powodzenia i niech wygra najlepszy. Dziękujemy za te ciepłe słowa. To gość specjalny, pomysłodawca również tego projektu Szczecińskiej Ligi Mistrzów. Jeszcze poprosimy o króciutkie zabranie głosu gospodarza Futbol Areny Bartka Ławę, który jest z nami od samego początku i tutaj również chciałby kilka słów tytułem wstępu wam powiedzieć. Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja może króciutko chciałbym was tylko przywitać. Cieszę się, że tak duże zainteresowanie towarzyszy naszej Szczecińskiej Lidze Mistrzów. Rok temu podjęliśmy decyzję, że taki projekt będzie naszym, można powiedzieć, flagowym projektem. Startujemy z drugą edycją. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, bo naprawdę bardzo wiele drużyn niestety nie może zagrać. Są na listach rezerwowych, ale jak ktoś Marcin wcześniej powiedział, to pierwszy, ten lepszy. Bo jednak musieliśmy tutaj podjąć decyzję, że maksymalnie 12 drużyn w każdym roczniku może grać. Nie bylibyśmy w stanie czasowo przeskoczyć tego pułapu. Dlatego cieszę się, że jesteście z nami. Myślę, że to wszystko i pomalutku będziemy przechodzić do losowania. Dziękujemy bardzo. Jeszcze tylko taka techniczna, malutka sprawa.
Chcieliśmy tutaj z gospodarzami wam trochę życie ułatwić. To wszystko, co tutaj jest na tej tablicy, macie takie karteczki, żebyście sobie mogli nanieść, gdzie wasze poszczególne grupy i roczniki będą grały. Bardzo bym prosił, żeby te karteczki przekazywać dalej, żebyście mogli sobie wpisywać to, co będzie działo się na naszej tablicy z losowaniem. 48 drużyn, 4 kategorie wiekowe, rocznik 2007, 2008, 2009, 2010. Każda drużyna rozegra 15 spotkań, 10 spotkań w ramach eliminacji grupowych i 5 spotkań w ramach fazy finałowej. Rozpoczynamy nasze losowanie od kategorii wiekowej rocznika 2007. Ja tylko jeszcze króciuteńko powiem, jaki będzie klucz losowania. Będziemy losować po 2 drużyny z każdej kategorii wiekowej i na przykład wylosujemy teraz z czerwonego koszyczka 2 drużyny i to będą drużyny, które będą reprezentowały drużynę Barcelony i Arsenalu. Później przejdziemy do kategorii niebieskiej, do rocznika 2008 i z niebieskiego koszyczka poproszę może naszego gościa, może jakiegoś rodzica, może jakiegoś piłkarza, żeby wylosował 2 drużyny i to będą pierwsze 2 drużyny, które będą reprezentowały w tej kategorii wiekowej Barcelonę i Arsenal. Po 2 drużyny w każdej kategorii wiekowej w grupie A i później tak samo schodzimy na dół po 2 w grupie B. I później trzecia, czwarta pozycja po 2 w grupie A, trzecia, czwarta pozycja w grupie B. Wszystko jasne? Gotowi? No to słuchajcie, w tamtym roku nie losował z nami Kamil, w tamtym roku byli z nami piłkarze Pogoni Szczecin. Kto był w tamtym roku? Zwoliński. Łukasz Zwoliński był, w tym roku jest reprezentant Polski, przedstawiciel województwa zachodniopomorskiego, były piłkarz Pogoni Szczecin, Kamil Grosicki i on dzisiaj, że tak powiem, pierwsze drużyny pomoże nam tutaj rozlosować. No i tak ręka do góry, kto by chciał grać w Lidze Mistrzów jako Barcelona? Kto chciałby grać jako Real Madryt? A kto chciałby grać jako Bayern Monachium? Okej, no to rozpoczynamy losowanie. Kamil, tak, Kamil, najpierw rocznik 2007, poproszę, żebyś wylosował 2 karteczki, najpierw jedną oczywiście. No i Kamil, przeczytaj. Energetyk Gryfino. Energetyk Gryfino zagra jako Barcelona w kategorii rocznika 2007. No i zobaczmy, kto zagra jako Arsenal w tej kategorii wiekowej. Za moment będę prosił naszych gości, żeby pomogli nam tu losować. Uwaga, uwaga. Błękitni Stargard. Błękitni Stargard zagrają jako drużyna Arsenalu. Kamil, to samo w roczniku 2008, czyli jesteśmy w drugim koszyczku, losujemy, losujemy. Przypomnę, pierwsze 2 pozycje losuje z nami Kamil, a później będę was wybierał. Uwaga, uwaga. Akademia Mistrzów Futbolu. Akademia Mistrzów Futbolu w roczniku 2008 jako Barcelona. Cieszymy się czy nie? No, to okej. Druga drużyna w grupie A w 2008 roczniku jako Arsenal zagrają zawodnicy. Pogoń Szczecin, drugi zespół 2008. Pogoń Szczecin, rocznik 2008, drugi zespół. Przechodzimy do koszyka numer 3 żółtego, kategoria 2009. Jeszcze Kamil z nami do końca, poszczególne kategorie wiekowe pomoże losować. Kamil, bardziej kibicujesz Barcelonie czy Realowi? Barcelonie. No to zobaczymy swój ulubiony klub. Uwaga, Brazilian Soccer School, Stargard Szczeciński. Przepraszam, Stargard we Szczecińskiego. Kamil, pokażmy wszystkim. Jest, przyklejamy w kategorii wiekowej 2009. Brazylijczycy grają jako Barcelona. No i zobaczmy, kto zagra jako Arsenal. Jesteśmy w trzecim koszyku. Kamilo, ulubiony klub? Pogoń Szczecin, 2009 rocznik. 2009 rocznik zagra jako Arsenal. No i ostatnie 2 drużyny dla Kamila za moment, dla Kamila za momencik, za chwileczkę będziecie wylosować. Jako Barcelona w roczniku 2010 w najmłodszym roczniku zagrają zespół Żaki Dąbie. Żaki Dąbie wklejamy jako Barcelonę. No i Kamil, ostatnie zadanie dzisiaj dla ciebie. Uwaga, uwaga. Kamila, ulubiony zespół. Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin jako Arsenal. Dziękujemy Kamilowi gorącymi brawami za to szczęśliwe losowanie. A ja teraz poproszę jakiegoś chłopca, który będzie nam tutaj pomagał losować. No, kto tu taki odważny? Przepraszam, Daniel. Poproszę przedstawiciela Futbol Areny. Widzę piękna koszulka, super przygotowany piłkarz. Poprosimy o gorące brawa dla niego tutaj. Prosił mnie tu na samym początku, żeby pomógł nam losować.
wyciągamy dwie kartki z rocznika 2007 i to będą dwa pierwsze zespoły w grupie B. Bardzo proszę. Pomożesz nam tutaj przeczytać. No i uwaga, pokaż wszystkim. Umiesz czytać? Poradzisz sobie? O, pięknie, no. Co to za zespół? Futbol Akademii. Jest, Futbol Akademii zagra jako zespół Realu Madryt. Nie, jedziemy teraz od dołu, Bartek. Tak, mówiliśmy, tak? Żebyśmy każdą grupę po dwa zespoły. I teraz zespół FC Porto. FC Porto będzie prezentował zespół, ja pomogę tutaj, bo to jest trudna nazwa, Gemelus Mierzyn. Pokaż wszystkim tylko, żeby to było widać. Okej. Okay. Przyklejamy pod znaczkiem drużyny FC Porto. Poproszę teraz zawodnika Akademii Mistrzów Futbolu. Jak masz na imię? Nie wiem, Jakub Seweryn. Nie wiesz, ale wiesz. W którym roczniku ty będziesz grał? 2009. No to nie, to ja może poproszę. Kto jest z rocznika 2008? O, 2008? Ten sam zespół, ale jak będzie 2009, to ja ciebie wezmę. Dobra, na razie 2008. Przedstawiciel drużyny Akademii Mistrzów Futbolu, czyli jesteśmy w niebieskim koszyczku. Losujemy pierwszą drużynę, która zagra jako Real Madryt. Przeczytaj nam, kto to jest. Real Futbol Goleniów. Ja będę pomagał tym maluchom. Zobaczcie, R Futbol Goleniów. Jest, dajemy tutaj Bartkowi albo Kamilowi, o, jako Real Madryt w grupie B, kategoria wiekowa niebieska 2008 i z tego samego koszyczka losujemy, mieszamy, okej? I wyciągamy karteczkę. Co to będzie za zespół? Będę musiał pomagać. Nie, tu już chyba sobie sam poradzisz, co? Futbol Arena. Zespół pierwszy. Pokaż wszystkim, żeby nie było wątpliwości. Okej, okay. Przekaż karteczki Kamilowi i Futbol Arena, zespół pierwszy, zagra jako FC Porto. Jest ten zawodnik z Akademii Mistrzów Futbolu. Miał losować kategorię wiekową 2009 i będzie losował. Mieszamy. No i zobaczymy, kto będzie prezentował w tej kategorii wiekowej zespół Real Madryt. Futbol Arena. Zespół? Drugi, pokaż wszystkim. Zawsze pokazujemy, jak wylosujemy karteczkę, to wszystkim pokazujemy. Przekaż kartkę naszym gościom. I drugi zespół losujemy z tego samego koszyczka. Zobaczymy, kto będzie prezentował drużynę Wizy Mistrzów jako FC Porto. Futbol Akademii. Pokazujemy. Zgadza się? Zgadza się, okej. Okay. Przekazujemy karteczkę Kamilowi. No i teraz jest coś z rocznika 2010. Gdzie jest rocznik 20? Tutaj? Piękna koszulka, Pogonisz. Czy ty jesteś zawodnikiem Pogoni Szczecin? Super. No to rozpoczynamy kategorię wiekową zieloną. Z tego koszyczka będziesz dwie kartki ciągnął. Dobrze, najpierw jedną wymieszaj. Okej. Okay. Poradzisz sobie, czy mam ci pomóc? Pomożemy. Pokażemy najpierw wszystkim. Futbol Akademii. W roczniku 2010 zagra jako Real Madryt. I jeszcze jedną drużynę pomóż nam wylosować. To będzie drużyna FC Porto i tą drużynę będzie reprezentował zespół, pokaż wszystkim ładnie, o tak, o, Futbol Arena, zespół drugi. Dziękujemy bardzo, przyklejamy ten zespół na naszej tablicy z losowaniem. No to rozpoczynamy jeszcze raz od rocznika 2007, będziemy losować pozycję trzecią i czwartą. FC Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Lubicie te drużyny? A kto gra w Bayernie? Robert Lewandowski! Znacie go? Tak! Wiecie, że to jest kumpel Grosika, nie? Tak! Czy Grosik jest kumplem Lewego? Tak! No właśnie, wiadomo, na tym samym levelu są, więc to już tak trudno rozpoznać. Przedstawiciel Futbol Areny, Tristan Podobas. Obiecałem mu, że dzisiaj będzie losował. On tutaj, że tak powiem, mieszka na co dzień, wszystkie zakamarki zna doskonale, więc ma tutaj przywilej, będzie losował. Bayern Monachium w roczniku 2007, czyli koszyk czerwony. Tristek przeczyta nam tu sam na pewno, bo on się zna na drużynach. Najpierw pokazujemy i później czytamy, dobra? Żaki Dąbie. Profesjonalnie to zrobił gospodarz Futbol Areny. Żaki Dąbie grają jako Bayern Monachium i druga drużyna jako Paris Saint-Germain. Losujemy Tristek. No, chyba znasz ten zespół, co? Futbol Arena. Pokazać wszystkim. Kto gra w Paris Saint-Germain? No, kto gra w Paris Saint-Germain? Kto? Dobra, dalej. Też kumpel Grosika, albo Grosika kumpel. Teraz poprosimy tego zawodnika. Przechodzimy do
kategorii wiekowej 2008. Też rosujemy zespół, który będzie reprezentował Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Jest niebieski kolor. Szczecin 2-8. Trzeci zespół, Roszli, pokaż wszystkim do góry, tak jeszcze. Natan, o, okej, okay. Przekazujemy. W tamtym roku nam Natek pomagał w losowaniu, również w tym roku. Piękna koszulka z logiem Pogoni Szczecin. No i drugi zespół. Kto będzie reprezentował Krychę? Junior Police. Pokazujemy wszystkim wysoko. Junior Police. Ekipa z Latana. Przechodzimy do rocznika 2009. Kogo tutaj poprosimy? Kto jest z rocznika 2009? 2009? Na pewno? Proszę pokazać legitymację. Mama taka młoda, takiego młodego syna na pewno. Coś mi się tu nie zgadza. Jak masz na imię? Albert. Albert, gdzie ty trenujesz na co dzień? Widzę, że Żaki Szczecin Dąbie, tak? Tak. Dobra, to rozpoczynamy twoją kategorię wiekową. Komu ty kibicujesz tak widzę mistrzów najbardziej? Realowi. No to już się nie uda, już się nie uda. Przechodzimy do koszyczka numer żółtego. Pierwszą kartkę losujemy. Wymieszaj dosyć mocno. Teraz Kamilowi będziemy podawać, bo on się nie lubi nudzić. A on na boisku jak się nudzi, to słabo gra. Jak się nie nudzi, to są bramki dla biało-czerwonych. No, czytamy. Futbol Arena 1. Futbol Arena 1. Pięknie zadanie wykonane, tylko proszę zawsze pokazać wszystkim karteczkę wysoko, wysoko, tak jak sędzia pokazuje doliczony czas. Ok, przekazujemy kartkę Kamilowi. W roczniku 2009 jako FC Bayern Monachium zagra Futbol Arena, zespół pierwszy, czyli gospodarze. Jeszcze druga karteczka z tego samego koszyczka. W tym roku, proszę Państwa, mamy jedną kategorię więcej. W tamtym roku mieliśmy trzy kategorie wiekowe, a jeszcze raz... Junior Police. Junior Police. Proszę pokazać wszystkim karteczkę. Ok. I Junior Police zagrają jako Paris Saint-Germain. No i potrzebuje kogoś. O, jest moja ulubiona zawodniczka. Co prawda dzisiaj nie na sport... Nie, buty ma sportowe. To się ma? No to proszę szybciutko pokazać, na jakiej ty kreacji piłkarskiej dzisiaj jesteś. Pogoń Szczecin. Brawa do tej zawodniczki. Pięknie się tutaj przygotowała, nie dała plamy, ona na co dzień gra bardzo dobrze w piłkę nożną z chłopakami. Nieraz została przez nas wyróżniona, a dzisiaj ją wyróżniamy, że może sobie tutaj znaleźć. Będziesz grała w Lidze Mistrzów w tym roku, czy nie? Będziesz kibicować. Za dobra jesteś, żeby grać w Lidze Mistrzów, okej. Okay. Tylko reprezentacja Polski, Kamil, została. Tak, potwierdzam i się widziałem na treningu, że wielki talent i naprawdę duża kariera przed nią. Zobacz, jeszcze wyróżnienie od wspaniałego naszego reprezentanta Polski. Kategoria wiekowa 2010. Bayern Monachium i Paris Saint-Germain, czyli zielony koszyczek. Poradzisz sobie, czy ci pomóc? Poradzę sobie, nie. Akademia Mistrzów Futbolu. Pięknie, pokaż wszystkim karteczkę. Akademia Mistrzów Futbolu w roczniku 2010 zagra jako Bayern Monachium. Kamil, wklejamy do zielonej grupy, do rocznika 2010. Drugi zespół w tej kategorii wiekowej, w tej grupie to... Futbol Arena Chałobrzeże. Pokazujemy wszystkim. Wysoko, 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 wysoko. Futbol Arena Prawobrzeże. I jeśli chodzi o cztery pierwsze drużyny w grupie A w poszczególnych kategoriach wiekowych, to mamy. Wracamy do kategorii wiekowej 2007. Losujemy Borussię Dortmund i Manchester City. Kto lubi Borussię Dortmund? Wiem, że tu jest jeden trener, który w czapeczce Borussii przyszedł. Gdzie on jest? Poproszę tu do mnie. Starszyzna, mówiłem, że również będzie losować. Zobaczymy, kto wylosuje Borussię. Mówił, mogę wszystkich wylosować, tylko nie Bayern Monachium. Zobaczcie, szalik Borussii Dortmund, czapeczka Borussii Dortmund. Ma pan tą czapkę przy sobie, czy nie? No to dobra, to już bez szapki. Ma pan ode mnie promocję, same Borussię może pan wylosować. Czyli jedziemy. Czerwona, niebieska, żółta i tak dalej. Zaczynamy. Borussia Dortmund czerwona, czyli rocznik 2007. Zobaczymy, co to za zespół. Głośno przeczytaj. Salon 6. Super, panie kapitanie, z opaską kapitana pięknie pokazał. To jest kapitan drużyny Borussia Dortmund jako Salon 6 w roczniku 2007. Zobaczmy, kto zagra jako Borussia w 2008. W niebieskiego ciągniemy teraz. Koszyczka losujemy. Kto zagra jako Borussia w 2008? Futbol Arena 2. Pokazujemy wszystkim. Futbol Arena, zespół drugi jako Borussia Dortmund w kategorii wiekowej 2008. Żółty koszyczek. Jeszcze trochę drużyn nam tutaj zostało.
jakieś wskazówki, jakieś podpowiedzi? Nic nie słyszałem, ale okej, losujemy, losujemy. Uwaga. R Futbol Goleniów. R Futbol Goleniów. Pokazujemy karteczkę i oni zagrają jako Borussia Dortmund w kategorii wiekowej 2009. Została nam jeszcze zielona grupa, czyli najmłodsza rocznik 2010. Ostatnie losowanie tego zawodnika. Junior Police. Junior Police. Przyklejamy. Ok, dziękuję bardzo. Jest Junior Police. No i uwaga, kogo mam jeszcze wziąć do losowania? Tu kolega już losował. Kto jest z rocznika 2007? Może nie. Może Bartek pomoże mi kogoś wybrać. Może gdzieś ktoś się wyróżnia na treningach. Tak, tutaj ta fantastyczna fryzura. Ale powiedz mi, na kogo ta fryzura jest? Na jakiego piłkarza? Kamsika. Wielkie brawa dla tego mody. Ja pokażę może, jak on fajnie wygląda. Ale pamiętaj, najpierw trzeba grać jak piłkarz, a później wyglądać, bo czasami niektórzy się mylą. Wyglądają jak piłkarze, ale niekoniecznie grają. Mam nadzieję, że to idzie w parze i wygląda jak piłkarz i gra jak piłkarz. Losujemy rocznik 2007, drużynę Napoli. Czerwony, nie, my musimy zejść jeszcze czwartą drużynę, bo tu mieliśmy zamieszanie. Czyli Manchester City losujemy tutaj. Najpierw czerwone. Kto zagra jako Manchester City w roczniku 2007? Przeczytaj nam ładnie. Akademia Mistrzów Futbol. Pokaż wszystkim, oczywiście przypominam, pokazujemy. Ja przypominam, że już na początku stycznia inauguracja rozgrywek, na początku marca mecze finałowe. Akademia Mistrzów Futbolu gra jako Manchester City, niebieski koszyczek teraz. Już wszystkie Manchestery na wylosuj. Okej. Żaki Dąbie jako Manchester City. Ja przypomnę, że już na początku stycznia inaugurują swoje rozgrywki zawodnicy rocznika 2007, dokładnie 8 stycznia. 2008 rocznik 14 stycznia, 2009 15 stycznia i 2010 22 stycznia, a mecze finałowe w połowie marca. Została nam drużyna teraz rocznika 2009, żółty koszyczek, tutaj losujemy. Zobaczymy, kto w roczniku 2009 zagra jako Manchester City. Samson Zdroje. Pokazujemy wszystkim. Samson Zdroje jako Manchester City w roczniku 2009, żółta grupa. I została nam jeszcze grupa zielona, czyli rocznik 2010. Na razie sprawnie nam to wszystko idzie. Uwaga, czytamy. R Futbol Goleniów. Pokaż wszystkim. R Futbol Goleniów jako Manchester City. Teraz mam prośbę do Kamila. Niech najpierw Kamil wklei tą drużynę. Kamil, wybierasz zawodnika, który będzie losował po dwie drużyny w pozycji 5-6. Uwaga, uśmiechamy się do Kamila, pokazujemy rękę. Kamil, wybierz jakieś jedną osobę, która będzie tu losować z nami. No, twoim wzrokiem, kto będzie kiedyś piłkarzem, bo ty masz, czuję niezłe. No uwaga, uwaga. Wiemy, że ta dziewczyna będzie miała karierę piłkarską. Tu już Kamil by wyruszył. Trudna decyzja, nie? Jeszcze raz dziewczynka? No ale masz promocję, wiesz co? No to jeszcze jedna promocja, będzie hat-trick. Rozpoczynamy. Napoli i AS Monaco. Rozpoczynamy od kategorii wiekowej czerwonej, czyli rocznik 2007. Pogoń Szczecin 1-2008. Zespół pierwszy Pogoni Szczecin, ale pokażemy jeszcze, dobra? I może Bartek i Kamil też będą pokazywać jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Pogoń Szczecin, pierwszy zespół rocznik 2008, gra jako Napoli. A kto w Napoli gra? Znacie jakiegoś piłkarza? Umie czy nie umie? Umie. Tutaj losujemy, nie, jeszcze raz tutaj losujemy, ok, od razu dwa zespoły w grupie 2007. Futbol Evolution. Evolution, no może być. Szlifujemy język angielski, było całkiem nieźle. Oni zagrają jako AS Monaco. Kamil, następna osoba. Tak jest. Kto jeszcze nie był? Kto nie był? Kto już był, to nie. Jest zawodnik, który wylosuje rocznik 2008. Super, od razu wiedział, w którym koszyczku. Niebieski. Dwie drużyny, piąta i szósta, czyli Napoli i AS Monaco. Najpierw Napoli, czytamy i później pokażemy, ok? Akademia Fair Play. Pokazujemy wszystkim Akademia Fair Play. Ok, to chyba będzie wklejał Kamil. Tutaj i AS Monaco w niebieskiej grupie, czyli w kategorii wiekowej 2008. Błękitny Stargard. Pokazujemy wszystkim Błękitny Stargard. Przekazujemy karteczkę naszym gościom.
Jest z nami koordynator Futbol Areny Łukasz Żebrowski, trener Pogoni Szczecin, Pogoni 04 Szczecin, trener reprezentacji Polski w futsalu. Przywitajmy go gorącymi brawami. On tutaj bardzo mocno, że tak powiem, uczestniczy w życiu Futbol Areny. Wspiera, pomaga. Łukasz, zadanie przed tobą. Wybieraj zawodników, którzy będą losować teraz w kategorii 2009, a później 2010. Dwóch zawodników musisz wytypować. Kogo chcesz? Który? Tutaj, tak? Ale Łukasz, ale umowa była, że tylko w strojach sportowych, ale że masz dobre serce, to tutaj wiesz co, przymkniemy oko. Tylko tacy, co są... No dobra, okej. Okay. Pamiętajcie, na takiej uroczystości jak Liga Mistrzów trzeba być ubranym na sporto w swoich barwach klubowych. W jakim klubie na co dzień trenujesz? Junior Police. To ja przynajmniej wiem, a tak to nie wiedzieliśmy. Losujemy kategorię wiekową 2009. Napoli, AS Monaco, czyli żółty koszyczek. Ja proponuję, że oni ten zespół i to kolega... Tak? No, tak. Czyli Napoli on, a AS Monaco, tak czy nie, on 2010 może zrobić. Po dwie, dobra, dobra, losujemy. Uwaga, uwaga, najpierw czytamy, a później pokazujemy. Brazilian Soccer School Szczecin. Pokazujemy wszystkim. Brazilian Soccer School Szczecin jako Napoli w kategorii wiekowej 2009. Okej. Okay. I teraz będziemy losować drugi zespół w tym koszyczku. Jeszcze raz, tak? A za momencik Łukasz ten, zawodnik Żaki Szczecin Dąbie, będzie losował kategorię 2000. Football Factory Przesław. Pokazujemy wszystkim. Jest ok. Tam sobie trenerzy zapisują, wklejamy. I teraz ten zawodnik wylosuje tylko jeden zespół z zielonego koszyczka, czyli rocznik 2010. Piąty zespół jako Napoli. Uwaga, uwaga, przeczytasz i ładnie wszystkim pokażesz. Akademia Fair Play. Pokaż wszystkim. Akademia Fair Play, zielony zespół, zielona karteczka. Wklejamy go w kategorii 2010. Teraz ja sobie wybiorę kategoria 2007, grupa B. Kto jeszcze nie był? Tutaj piękna bluza klubowa. Wybierasz dwa zespoły w grupie czerwonej, czyli koszyk czerwony. Uwaga, uwaga. Kto zagra jako Juventus? Akademia Fair Play. Jeszcze raz? Akademia Fair Play. Jest czerwony zespół, czerwona grupa, Akademia Fair Play gra jako zespół Juventusu, czyli włoska liga. I mamy jeszcze jeden zespół. I na goleniu. I na goleniu. Pokazujemy wszystkim, wklejamy. Potrzebujemy kolejną osobę jeszcze raz. Marcin, Karel Poborski. Kogo? Karel Poborski, tutaj z Błękitnych, jeszcze nikt nie losował. Okej. Okay. Która kategoria wiekowa jesteś? 2008. Losujemy akurat 2008. Zgadza się idealnie. Kto zagra jako Juventus? Przeczytaj nam i pokaż. Football Factor Przecław. Pokaż wszystkim. Football Factory Przecław. Zagrają jako Juventus Turyn w roczniku 2008. I jeszcze jedna karteczka. No powolutku kończy nasze się losowanie. Ostatni zespół, 12 w kategorii wiekowej rocznika 2008 w grupie B. Samson Zdroje. Pokaż wszystkim. Bardzo proszę, żebyście wszystkim pokazywali karteczki. Super. No i Kamil, wybieraj dalej, bo końcówka naszego losowania. Są już tylko trzy drużyny do wylosowania. Tu Tristan, tak? Momencik jeszcze. Najpierw Tristek wylosuje. A w zasadzie to już pojedynczo będziemy. Ty Juventus. Ktoś Juventus? Dobra, okej. Okay. Losuj żółtą drużynę na Juventus. Kto to będzie? Unia Dolice. Pokazujemy wszystkim, Tristek. Unia Dolice gra jako Juventus w kategorii 2009. Juventus zagra również, nie, z której kartki z tej drzewej, to nie, dobrze, to jeszcze tutaj ostatnia drużyna w kategorii 2009. Akademia Mistrzów Futbolu. Pokazujemy wszystkim. Akademia Mistrzów Futbolu zamyka grupę rocznika 2009, 12 zespół i został nam jeszcze jeden zespół do wylosowania. Kto to zrobi? No, tutaj, tak? Wyciągnij karteczkę. Ostatnia drużyna w grupie zielonej w kategorii 2010. Arena 1. No i gospodarze, pokazujemy, zamykają nasze losowanie. Futbol Arena, zespół pierwszy. Kamil, poprosimy o wklejenie
naszej karteczki. I Kamil, do ciebie jeszcze gorąca prośba. Tutaj zobaczcie, Futbol Arena zawsze rozpieszcza swoich zawodników. To są piłki z podpisami piłkarzy Pogoni Szczecin. Ty byłeś kiedyś piłkarzem Szczecin. Pogoni Szczecin, wiem, że Pogoń Szczecin jest najbliższa ci sercu. Również poprosimy, żebyś złożył swój autograf. Cztery piłki, cztery kategorie wiekowe. Dla najlepszych zawodników przekażemy te piłki w marcu na meczach finałowych. Kamil Grosicki składa tutaj również autografy na tych piłkach. Tu są autografy piłkarzy Pogoni Szczecin. I ten chyba najważniejszy, najbardziej cenny Kamila Grosickiego, wychowanka Pogoni Szczecin, przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego, jeśli chodzi o piłkę krajową i europejską. Jeśli chodzi o nasze losowanie, to można powiedzieć, że to wszystko. Ja tylko przypomnę, że 8 stycznia inaugurują rozgrywki Szczecińskiej Ligi Mistrzów zawodnicy rocznika 2007, czyli Grupa Czerwona. Grupa Niebieska rozpoczyna swoje zmagania Szczecińskiej Ligi Mistrzów 14 stycznia. 2009 rocznik, czyli Żółta Grupa 15 stycznia i 2010 Grupa 22 stycznia. Przypomnę, w grupie gramy każdy z każdym, później rewanże i na koniec mecze finałowe, tak jak mówiłem w marcu, czyli każdy zespół rozegra 15 spotkań. 10 w ramach eliminacji grupowych i 5 spotkań w ramach meczów finałowych. Przypomnę, że po 3 drużyny z każdej grupy, czyli z niebieskiej grupy, Barcelona, Arsenal na przykład i Bayern Monachium, jeżeli zajmą pierwsze 3 miejsca po fazie grupowej, będą grali z 3 zespołami najlepszymi z grupy B. O wszystkich szczegółach i konkretach zapraszamy na naszą stronę. Trenerzy na bieżąco drogą mailową i telefoniczną będą, że tak powiem, informowani. Kamil, jeszcze na zakończenie, co sądzisz na temat tego losowania? Jakieś niespodzianki, jakieś zaskoczenia, może jakieś krótkie podsumowanie? No na pewno losowanie było bardzo fajne, sprawiedliwe. Mam nadzieję, że będzie fajny turniej. No Liga Mistrzów, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to duża nazwa i trzeba naprawdę duży poziom pokazać w tym turnieju. Dlatego życzę Wam wszystkim dobrej zabawy, ale też pamiętajcie, od małego trzeba uczyć się wygrywać. I to wygrywa, idzie dalej. Przegrani niestety muszą wtedy walczyć o to, żeby znów dostać swoją szansę zagrać w takim turnieju, więc życzę wszystkim dobrej zabawy, tak samo dla Was, dla Waszych rodziców, wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tu zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze Grosik, do Ciebie takie pytanie. Dziękujemy Ci bardzo, że jesteś na naszej inauguracji. Czy jest jakaś szansa, że w połowie marca do nas przyjedziesz na mecze finałowe? Bardzo możliwe, bo w marcu będziemy grać bardzo ważny mecz w Czarnogórze, więc bardzo możliwe, że przed tym meczem jeden dzień będę miał może wolnego, więc jak tylko będę mógł, to oczywiście zawsze tutaj z miłą przyjemnością przyjeżdżam, więc jak będzie tylko taka możliwość, to na pewno się zjawię. No to słuchajcie, żeby Kamila trochę zmotywować, na moje 3-4 głośno krzykniemy zapraszamy, żeby Kamil przyjechał do nas na mecze finałowe, no i pomógł nam wręczać te piękne nagrody, bo w tym roku nagrody są, że tak powiem, wyjątkowe i są, że tak powiem, niespodzianką. Na 3-4 głośno krzyczymy dla Grosika, zapraszamy. 3-4! Zapraszamy! Mam nadzieję, że Kamil z naszego zaproszenia skorzysta. Bartek, jeszcze coś tytułem podsumowania, czy to wszystko? Słuchajcie, za momencik, za chwileczkę oczywiście z Kamilem będzie można zrobić sobie pamiątkową fotkę, będzie można sobie wziąć autograf, również będzie można sobie zrobić tutaj zdjęcie całego naszego losowania i wszystkie szczegółowe informacje oczywiście na naszej stronie internetowej. Z naszej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim bardzo. Kamil będzie przez moment do Waszej dyspozycji, ale poczekajcie, bo musimy zrobić sobie tutaj taki troszeczkę porządek.